Hejka wszystkim, dzisiaj Was zapraszam na luźnego vloga, więc zapraszam. Tu właśnie widzicie, jak głaskam Bellę przed moim wyjazdem do Stargardu, który oczywiście został odwołany. To będzie moje nowe opowiadanie, które jest na wstęp nierobocze i mam przygotowanych. Nazywa się Nuty na lodzie, romantyczna symfonia licealisty, gdzie jest relacja w moim, to jest historia w moim ulubionym gatunku, przez to chcę pokazać po prostu, że w formie książki też może być coś ciekawego i to będzie rozwijająca się historia o budowaniu relacji, pasji i wielu innych rzeczach. Wam pokazuję, jak piszę pierwszy rozdział, który zaczęłam to spisywać, moje myśli spisywać właśnie wczoraj. Pierwszy akapit mam zrobiony i wam pokazuję drugi. Oczywiście mam problem z wymyślaniem jakiegoś tekstu, ale coś tam damy radę. Okładkę mam robioną w AI. Sztuczna inteligencja mi pomaga zaprojektować właśnie zdjęcie tematyczne do obrazka. Właśnie zaczęłam dokończyć malowanie mandali, słuchając muzyki. Na czas nagrywania mi się muzyka w aparacie właśnie wycisza. I mam już zrobione 3 części. I aktualnie jeszcze ją robię. Wybieram różne moje cienkopisy, końcówkę brasz stosuję i koloruję sobie. Staram się, żeby każdy kolor był inny, a nie monotonność. Pokażę wam, co moja siostra ze mną zrobiła. To jest według mnie ja. Nie wiem, o co chodzi z tym niebieskim, czuję się z tym dziwnie. Ja schowam to gdzieś, żeby za kilka lat zobaczyła to. Ryj, nie widzę twojego ryja. Właśnie zabrałam się do zapisywania w moim kalendarzu z Kika, co robiłam w ciągu dnia. Tutaj zapisałam głównie na temat planów związanych z moim opowiadaniem, które dzisiaj tworzyłam właśnie. Napisałam w salonie drugi rozdział w notatkach. Zrobiłam tablicę na Pinterestie, Spotify playlistę muzyki planuję zrobić. Jeszcze zrobiłam tapetę sobie. Właśnie chciałam posłuchać sobie piosenki Sakura Trees, lecz do nagrania musiałam oczywiście muzyka się wyłącza w aparacie. To nie jest jak na Snapchat, że z muzyką wam się nagra. Sobie piszę. Więc no. Przy okazji musiałam wziąć korektor, który mi się tutaj złożył. I to jest Kika. I sięgam właśnie po korektor, kupiłam taki malutki, więc te światła, tylko te jakość światła właśnie się źle odbija. I się zabieram dalej. Teraz, moi drodzy, bo mi się tam to nie nagrało. Ja na tym urywku mówiłam, że czytałam sobie opowiadanie, bo komuś opowiadałam. To tak elegancko.
Ten właśnie drugi rozdział mnie strasznie porusza i bym chciała go rozpisać bardziej. Na razie mam już wstępny, mam zarys na 300 słów. Właśnie niecałe 300 słów streściłam przeszłość, częściową przychodź jednego z bohaterów. Ja to coś sobie zapisałam. Plany mi się dzisiaj zmieniły, bo miałam jechać na Gatynę, na Pistę, co się odwalało na zachodniopomorskim, nazwijmy co się odwala. Nie pojechałam, bo te śnieże są takie pierdo-pierdo i mam w czwartek. Aha, 15 minut. I właśnie chciałam się ogarnąć i nie wiem, czy byście chcieli poczytać, jak napiszę rozdział i zostawię, czy wszystko. Chcielibyście, tak? Albo mogłabym mieć osoby, które by czytały te rozdziały i mi dawały wskazówki. Możecie się zgłaszać w komentarzu, czy coś pisać na privy, nie? Czajcie! Że ja już mam 28 numerków, jakichś randomowych historii, jak zapisane. I przepisuję 29, czyli moje opowiadanie. Piszę tu. Tu nie wnikamy, co tu jest. Nie wnikamy, nie dopytywać. Czyli już miałam problemy z tym, dostałam zerwa i proszę się nie dopytywać. To jest tylko dla mnie. Nie będziemy tu pokazywać, jak piszę. Thank you.